niestrudzona w posłudze bliźnim. Z listu świętego Piotra. Służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Każdy z nas jest obdarowany przez Pana Boga różnymi darami. Można otrzymane dary pomnażać przez to, że służymy nimi innym, a możemy je mocno trzymać dla siebie, zakopać, jak ten otrzymany talent w przypowieści, nic nie zyskając i jeszcze stracić to, co się ma. Błogosławiona Karolina w pełni rozwijała swoje dary i talenty, które otrzymała od Pana Boga, a także dostrzegała potrzeby tych, którzy byli obok niej. Jedna z jej koleżanek, która wcześniej straciła matkę, mówiła: Karolina była dla mnie jak matka. Pomagała w pracy, dzieliła się chlebem, którego sama nie miała za wiele. Udzielała mi życzliwych napomnień. Karolina nie robiła to w taki sposób, aby kogoś dotknąć czy poniżyć, ale z wielką troską, czułością i delikatnością. Choć mówiono, że była dość nieśmiała, jednak bardzo stanowcza w realizacji swoich pragnień i celów. Znała swoją godność i pomagała ją odkrywać innym. Nie zgadzała się na niestosowne żarty w swojej obecności. Zwracała uwagę na piękno, piękno czystej miłości, jaką obdarzył nas Pan Bóg. Osoby, które spotkały Karolinę, mówiły o jej wewnętrznej harmonii i uporządkowaniu, dużej dojrzałości, a także stanowczości, ogromnym pokoju, który od niej emanował. Karolina to nie jakaś dziewczynka w kolorowej sukience, ale dojrzała i mężna dziewczyna, która wiedziała, co jest w życiu najważniejsze. Wiedziała, jakim darem jest czystość. Decyzja w obronie czystości nie była decyzją chwili, ale to był mocny fundament, który budowała przez całe życie. Fundamentem tym był Jezus. Przy tym wezwaniu można powtórzyć słowa z filmu Zerwany kłos. Pięknie umiera ten, kto pięknie żyje. Błogosławiona Karolino, prosimy Cię, abyśmy budowali swoje życie na fundamencie, którym jest Jezus. Dostrzegali tych, którzy są obok nas i nie przestawali kochać także tych, którzy nam źle czynią. Błogosławiona Karolino, módl się za nami.